Cześć, ja jestem Anjon i witam Was na moim kanale. Jeśli chcecie zaoszczędzić całkiem sporo srebra, to dobrze trafiliście. Srebro to zasób, który jest używany w raid niemal do wszystkiego. Jeśli chcecie upgradeować czempionów, musicie zapłacić srebrem. Jeśli chcecie upgradeować artefakty, płacicie srebrem. Jeśli chcecie włączyć grę, płacicie srebrem. No może to ostatnie akurat przesadziłem, ale do wszystkiego innego w raid potrzebne jest srebro. Mamy już rozpiskę nowej fuzji, wiemy ile razy czeka nas Artifact Enhancement i normalnie na każdy z tych eventów będziemy potrzebować około 20 milionów srebra. Metoda, którą Wam pokażę pozwoli zredukować ten koszt przynajmniej o połowę. Nie jest to mój pomysł. W przypiętym komentarzu umieszczę link do oryginalnego filmu sprzed ponad 3 lat z wyjaśnieniem tej metody po angielsku. Sama metoda polega na zrozumieniu, że artefakty w RAID Shadow Legends dzielą się na konkretne grupy. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że metoda działa tylko dla przedmiotów poziomu 10 lub wyżej i takich, które mają przynajmniej 5 gwiazdek. Musimy też rozdzielić przedmioty RARE niebieskie od pozostałych. Tworzą one zupełnie dwie różne rodziny. I tak, przedmioty niebieskie. Na 5 czy 6 gwiazdkach, ale od poziomów 10 do 11 będą tworzyły najniższy poziom tej rodziny. Artefakty, które mają poziom od 12 do 15 i również 5 lub 6 gwiazdek, to środkowy poziom tej rodziny. I akcesoria, które mają poziomy od 12 do 15, tworzą najwyższy poziom tej rodziny. Taki sam podział występuje wśród przedmiotów. Epickich, legendarnych i mitycznych to jest jedna duża rodzina. Podczas upgradu przedmiotów możemy użyć albo przycisku po lewej stronie, i ten upgrade jest naprawdę losowy, albo przycisku po prawej stronie, gdzie losowość już nie jest taka oczywista. To znaczy, liczba podejść jest losowana, ale tylko jeden raz i jest predefiniowana do momentu, uzyskania sukcesu. I co najważniejsze, dla przedmiotów z danej rodziny liczba prób, jaka jest potrzebna do udanego upgrade'u jest ze sobą powiązana. I tak, przykładowo, żeby upgrade'ować artefakt z poziomu 15 na poziom 16 możemy potrzebować 9 prób. Te 9 prób możemy przeprowadzić albo bezpośrednio na tym przedmiocie, albo na przedmiotach, Innych należących do tej samej rodziny, na przykład takich, które mają level 10. Oczywiście nie muszę mówić, o ile tańsze jest upgrade'owanie przedmiotów na poziomie 10 w porównaniu do przedmiotów na poziomie 15. I to jest całe piękno tej metody. Czyli, mając do wykorzystania 9 prób, chcemy 8 z nich spalić na przedmiocie tańszym, na poziomie 10. Wykonując upgrade przedmiotu na poziomie 10, możemy szybciej osiągnąć sukces, ale sukces dla przedmiotu z niższej kategorii nie sprawia, że resetowany jest sukces dla przedmiotu z kategorii wyższej. Te sukcesy się kumulują, czyli mogę podnieść przedmiot z poziomu 10 na 11 w czterech próbach. Zostaną mi jeszcze kolejne 4 próby. Zanim ta dziewiąta, ostateczna próba wyzeruje nam sukces przedmiotu z rodziny wyższej, brzmi to dość skomplikowanie, ale pokażę to na przykładzie. No dobrze, ale jak dowiedzieć się, ile prób jest potrzebnych do upgrade'u przedmiotu z najwyższej rodziny? I tutaj musimy użyć trybu samolotowego w Waszym telefonie, albo wyłączyć na chwilę sieć w swoim komputerze. I przejdźmy do przykładu. Mam tu pierścień na poziomie 12, sześciogwiazdkowy, a więc najwyższa rodzina chce podnieść go na poziom 13. Żeby to zrobić, muszę najpierw wyłączyć sieć, następnie odznaczyć przycisk Instant Upgrade to bardzo ważne. Przy włączonym przycisku ta metoda nie działa i kliknąć Upgrade. W tym wypadku, od razu po kliknięciu przycisku Upgrade. Obraz zawiesił się i otrzymałem komunikat o błędzie połączenia. To oznacza, że ten przedmiot będę mógł upgrade'ować za pierwszym razem. Teraz muszę włączyć z powrotem internet i zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. Pamiętajcie, żeby odczekać kilka, kilkanaście sekund, żeby wasz komputer, telefon odzyskał połączenie z internetem. A następnie klikając Upgrade, rzeczywiście za pierwszym razem podniosłem poziom z 12 na 13. Teraz ponownie wyłączyłem sieć i próbuję podnieść przedmiot na kolejny poziom. W czasie tego procesu bardzo ważne jest, żeby zliczać kolejne niepowodzenia. Moment, w którym widzicie słowo fail na tle czerwonego paska, to jest jedna nieudana próba, którą musimy policzyć. Taki licznik widzicie na ekranie, i w tym wypadku mieliśmy do czynienia z trzema nieudanymi próbami, a czwarta próba przyniosłaby sukces, ale ponieważ jesteśmy odłączeni od internetu, dostaniemy ponownie komunikat o błędzie połączenia. Teraz należy kliknąć Continue, potem włączyć internet i przejść do przedmiotu, na którym spalimy nasze nieudane próby. Upgrade tego pierścienia z poziomu 13 na 14 kosztował 40 tysięcy, a my znajdziemy teraz coś tańszego na poziomie 10 lub 11. I tam te trzy nieudane próby pozwolą nam zaoszczędzić całkiem sporo srebra. Niech będzie taka tarcza, poziom 10. I próbujemy. Trzy nieudane próby, kliknąłem cancel. To jest bardzo ważne, żeby nie przegapić tego momentu. Teraz wracamy do pierścienia, i to jest ta czwarta próba, która powinna przynieść nam sukces. Pamiętajcie tylko, żeby nie kliknąć żółtego przycisku. Udało się. Porównując teraz koszt upgrade'u ponad 40 tysięcy pierścienia i tarczy na poziomie 10, która kosztowała prawie 19 tysięcy. Udało nam się na każdej nieudanej próbie zaoszczędzić ponad 20 tysięcy srebra. Całą kwotę 40 tysięcy wydaliśmy tylko na próbę zakończoną sukcesem. I kontynuujemy naszą drogę podnoszenia pierścienia do poziomu 16. Wyłączam po raz kolejny internet i zliczamy nieudane próby. Tym razem było ich aż 18, co w przeliczeniu na silvera dałoby koszt ponad 800 tysięcy. I teraz chcemy te 18 nieudanych prób spalić na przedmiotach niższego poziomu, których upgrade kosztuje znacznie mniej. Mamy sukces na tarczy, ale ten sukces przedmiotu z najniższej grupy nie resetuje nam sukcesu na poziomie z grupy najwyższej. Te sukcesy się kumulują, dlatego możemy w międzyczasie zrobić upgrade przedmiotów z niższej grupy. Najlepiej z tej grupy przedmiotów o poziomie 10 i 11, chociaż w przypadku akcesoriów moglibyśmy wykorzystać też artefakty z poziomu od 12 do 15, bo one tworzą niższą grupę, jednak najbardziej opłacalne jest wykorzystanie przedmiotów z grupy przedmiotów o poziomie 10 i 11. Spaliliśmy nieudane próby i tym razem próba jest udana. Został nam ostatni poziom. I tutaj szczęśliwie. Widzimy, że za pierwszym razem uda się podnieść ten przedmiot, także jedyne co zostaje to cieszyć się pierścieniem na poziomie 16 i zaoszczędzonej całej górze srebra. Jeśli chcecie tą metodą podnosić poziomy niebieskich przedmiotów, do upgrade'u musicie używać przedmiotów niebieskich. Natomiast przedmiotów niebieskich, rare nie możecie użyć w tej metodzie do upgrade'u przedmiotów epickich, legendarnych czy mitycznych. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę: niektóre przedmioty do podniesienia wymagają więcej niż 25-26 prób. W takim wypadku upgrade przedmiotów ma coś w rodzaju mercy. To znaczy, jeśli liczba nieudanych prób przekroczy 25-26, wtedy liczba prób koniecznych do osiągnięcia sukcesu jest całkowicie losowa. Pokażę Wam to na przykładzie. I tak, podniesienie tego pierścienia z poziomu 15 na 16 wymagało aż 29 prób. Tak jak mówiłem, powyżej 26 prób wchodzimy w swoistego rodzaju mercy i nie mamy pewności, czy rzeczywiście tych prób będzie 29, czy nie. Dlatego to, co teraz zrobię, to spalę 26 prób na innych przedmiotach, a potem wrócę do tego przedmiotu i sprawdzę, ile rzeczywiście prób zostało. Przyspieszę nieco film. Ta metoda jest bardzo czasochłonna, no ale nie ma róży bez kolców. Próbując dojść do 26 nieudanych prób, bardzo często wbijam kilka przedmiotów na level 12. Wracamy do pierścienia i zobaczymy, ile teraz prób będzie potrzebne. Wyłączam internet. I okazało się, że 16 nieudanych prób jest potrzebne. Czyli zobaczcie, poprzednie 26 plus 16 to zdecydowanie więcej niż 29. Czyli powyżej 26 próby musicie zakładać losowość, i trzeba sprawdzić ponownie, ilu prób będzie wymagało podniesienia przedmiotu. Poniżej 26 jesteśmy pewni tej liczby, powyżej występuje losowość. I mamy przygotowany przedmiot. Z 15 na 16 za pierwszym razem oszczędziliśmy mnóstwo srebra. Mam nadzieję, że ta metoda Wam się przyda i że dzięki niej skończą się Wasze problemy ze srebrem. A jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapkę w górę. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.